Okej. Okay. Siemanko moi drodzy, jestem milek 206 i witam was w małym wideo informacyjnym. Ja za chwilę, to jest o 19, zaczynam streama z 1.0, więc jeśli bylibyście zainteresowani, link jest w opisie. I takie sprawy organizacyjne. Pracuję, pracuję, to jest dużo powiedziane, ale mam zamiar zrobić vloga o wszystkim i o niczym. Kolejnego, w którym jeszcze zobaczę, czy będę poruszał bardzo poważne tematy, czy nie, bo jest... Powiedzmy, jest parę rzeczy o Bielaku 206, kto, których nie wiecie i e, zastanawiam się już od dłuższego czasu, czy nie wrzucić takiego szczerego vloga. Znaczy nie o Bielaku 206, tylko o Tomku. E, jak wiecie, to jest takie alter ego. E, I jestem, że tak powiem, w trakcie przekonywania samego siebie, żeby opowiedzieć wam taką historię bardzo personalną, która mniej więcej sprawiła, dlaczego stałem się taki, jaki się stałem i jak wyglądała ta ścieżka do tego momentu. A druga sprawa, zaskoczę osoby, bo wiem, że obejrzy to tylko nieliczna grupa tych, którzy mnie jeszcze oglądają, bo jak wiecie, kanał umiera od 5 lat. O nie, przepraszam, ale odpaliła mi się pewna gra, w którą będę grał po 20 z Wązajem, więc też zapraszam na jego streama, bo pewnie wyłączę streaming. I teraz tak, ta organizacyjna sprawa, o której mówiłem, będę zaczynał, jest w planach zaczęcie jednej serii, bardzo dużej serii, która będzie od początku do końca, w grze, którą wszyscy znacie na moim kanale, czyli Minecraft. Przekonałem się, jest wynajęty serwer i będziemy nagrywać serię z Minecrafta, którą chcę zrobić tak porządnie, chcę od początku do końca, czyli seria, która będzie miała intro, outro, wszystkie odcinki będą, powiedzmy, Względnie edytowane. Względnie edytowane, czyli nie będę robił z dużych edytek, będzie nagrywane z perspektywy dwóch osób plus goście. Jacy to będą goście, to jeszcze zobaczymy, bo będę pewnie próbował ściągnąć harema, e, osoby, z którymi, że tak powiem. Kiedyś miałem okazję współpracować, a głównie będę to ja i będzie to Forien, co nie powinno być zaskoczeniem. Na bardzo fajnej, bardzo rozbudowanej animacji modyfikacji będziemy robili odcinki po 20 minut. Pierwszy odcinek myślę, że powinien się pojawić do końca tego tygodnia, będzie na początku przyszłego tygodnia, bo jeszcze nie zaczęliśmy nagrywać. Postaram się, żeby to było dobre i żeby Wam też się chciało to oglądać. No i to jest mniej więcej tyle. Kanał nie żyje i kanał jest w stanie martwym cały czas. Wiecie, że ja od czasu do czasu coś wrzucam, ale to jednak jest ten, powiedzmy, stan słabego funkcjonowania, więc postaram się mm, jak najbardziej dopracować to na tyle, żeby A, mieć czas na życie, B, mieć czas na pracę, C, mieć czas na naukę. Ale jednocześnie wrzucić w miarę fajne materiały, które będą trochę lepsze niż po prostu odpalenie Alt F9 w trakcie nagrywania i będzie to trochę bardziej ustalone. Mam nadzieję, że dziękuję wszystkim, którzy jeszcze ze mną są, bo wiadomo, że moje funkcjonowanie tutaj na YouTubie jest bardzo, bardzo, bardzo takie powiedziałbym skokowe, ale jest to też bardzo mocno połączone z moim życiem i mniej więcej gdybym opowiedział wam historię swojego życia i dlaczego to wszystko tak wygląda to może też byście zrozumieli trochę dlaczego Bielak 260 jest takim projektem bardziej skokowym i powiedzmy mam mniej czasu, żeby robić to cały czas w 100% i żeby w tym trwać ok, reasumując remote w tym momencie jeśli ktoś wpadnie będzie mi bardzo miło druga sprawa Myślę nad tym o wszystkim i o niczym. Zobaczymy, czy najpierw zrobię zwykłego vloga i będzie oczywiście o lepszej jakości, bo tutaj jesteście na mojej kamerce, kamerce komputerowej, która mnie bardzo pogrubia i wyglądam jeszcze gorzej niż normalnie. I seria z Minecrafta, która jest, że tak powiem, work in progress. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Ja postaram się zrobić, żeby to było w najlepszej jakości, na jaką mnie stać. I postaram się, żeby to było w miarę ciekawe. Znaczy, będę musiał to jeszcze wszystko rozplanować, ale postaram się, żeby było w miarę ciekawe. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale i na śledzenie mojego streama na Twitch Bielak206, gdzie od czasu do czasu uruchamiam transmisję na żywo. Dziękuję bardzo za tym, którzy doczekali do końca. Siłę kod mówił Bielak206.